Dzień dobry, Jolanta Zielińska, witam Państwa w środę 27 października i zapraszam do oglądania Aktualności. Koronawirus SARS-CoV-2 coraz groźniejszy, jego aktywność rośnie niemal w postępie geometrycznym. Coraz więcej chorych trafia do szpitala, coraz więcej osób wymaga wspomagania. Zajętych jest prawie 40% łóżek covidowych i ponad 50% respiratorów. W większości zajmują je osoby niezaszczepione. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o ponad 6 tysiącach nowych zakażeń. Dziś jest to już 8361 nowych zachorowań. Ponurą statystykę uzupełniają 133 zgony. W stosunku do ubiegłego tygodnia liczba stwierdzonych zakażeń jest o ponad 70% wyższa. W województwie zachodniopomorskim odnotowano 348 nowych zakażeń. Rośnie liczba nowych zakażeń w powiecie. Dziś jest to już 6. Głównie są to osoby, które nie chcą się szczepić, a tylko szczepienia mogą obniżyć ryzyko zakażenia. Mimo takich informacji przekazywanych przez specjalistów chętnych do zaszczepienia jest niewielu. Tylko zaszczepienia mogą powstrzymać falę zachorowań. Tylko szczepienia mogą uchronić nas przed lockdownem. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. W poprzedzającym to święta okresie odwiedzamy groby swoich bliskich. Niestety tę chwilę może zakłócić nam ktoś, kto odwiedził cmentarz w zupełnie innym celu. Niektórzy ten okres i nasze roztargnienie mogą wykorzystać jako okazję do kradzieży. Okres poprzedzający Święto Zmarłych to także przygotowanie się kierowców do podróży, zarówno na miejscowe nekropolie, jak i te odległe w dalsze regiony naszego kraju. Zbliżają się dwa dni, kiedy. Bardzo dużo ludzi odwiedza groby swoich bliskich, Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jak będzie wyglądała sytuacja na drogach i ewentualnie przy cmentarzach, jeżeli chodzi o, o, o stronę policji? Każdego roku policjanci przygotowując się do y, Wszystkich Świętych i tego czasu, który y, nie wiąże się tylko z tym jednym dniem, z tymi dwoma dniami, ale również na długo, długo wcześniej prowadzą dwutorowo działania. Zacznijmy od działań profilaktycznych. Y, policjanci będą. Rozmawiać z osobami, które odwiedzają groby, a w szczególności te osoby, które sprzątają. Bardzo często pochłonięte obowiązkami zapominają o właściwym zabezpieczeniu chociażby swoich torebek. Nie kuśmy losu, ponieważ na cmentarzu mogą się znajdować również drobni złodzieje, którzy właśnie czekają na taką chwilę nieuwagi, żeby się wzbogacić. To nie tylko osoby, które kradną nasze pieniądze, dokumenty czy wartościowe rzeczy, ale również osoby, które dokonają kradzieży. Różnego rodzaju zniczy czy kwiatów, więc nasza obecność ma również działać prewencyjnie. Oczywiście będziemy przypominać o elementach odblaskowych. Warunki pogodowe są straszne, więc zadbajmy o to, żeby być widocznym, również w mieście. Pamiętajmy, że bardzo często drzewa, które są w pobliżu jezdni czy oślepiający pojazd jadący z nadprzeciwka, są tymi warunkami i aspektami, które utrudniają jazdę po mieście, zwłaszcza teraz, kiedy będzie ono się z godziny na godzinę coraz bardziej zakorkowywać drugie działania które podejmą szczecineccy funkcjonariusze to oczywiście adekwatne reagowanie do tego co będzie działo się na naszych drogach to nie tylko krótkotrwałe obserwacje ale również kontrola monitoringu miejskiego która pozwoli dyslokować służby i patrole w te miejsca gdzie będzie się zakorkowywały fragmenty jezdni będziemy się starać również kierować ręcznie ruchem jeżeli zajdzie taka potrzeba na pewno takie sytuacje będziemy mogli spotkać już z samego 1 listopada kiedy rzeczywiście na przejściach dla pieszych będzie tłocznie pojawią się tam mundurowi ja tylko przypominam że policjant na drodze jest znakiem najważniejszym i to do jego poleceń należy się podporządkować pamiętajmy również o pozostawianiu pojazdów rozumiem Jesteśmy w stanie to zrozumieć, jeżeli ktoś podjeżdża samochodem i jego celem jest pozostawianie, nie wiem, czy to doniczek, czy wieńców, rzeczywiście, żeby tego nie, nie nosić, gdzieś długi odcinek drogi, ale pamiętajmy, że róbmy to z rozsądkiem i nie w taki sposób, żeby innym uczestnikom ruchu drogowego to przeszkadzało, więc pozostawiajmy swój pojazd w sposób widoczny, nie utrudniający ruchu innym osobom. Pamiętajmy również o tym, że mamy komunikację miejską darmową, więc być może warto przeanalizować to, czy tego dnia nie wybrać się autobusem. I tutaj kolejny apel, pamiętajmy o tym, że w komunikacji miejskiej jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zakrywać usta i nos, czyli nosimy maseczki tylko po to, żebyśmy nie narazili się na jakieś niepotrzebne konsekwencje i przykrości. I myślę, że te kilka podstawowych zasad tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców naszego miasta, wystarczy. Warto jeszcze przypomnieć, że wielu z nas będzie wyjeżdżało w dalsze podróże i te podróże będą wymagały nie tylko wypoczęcia przez kierowcę, i przygotowania się do dłuższej podróży, ale przede wszystkim przygotowanie naszego pojazdu i sprawdzenia, czy będzie on bezpiecznym środkiem transportu, by bezpiecznie dowieźć nas na, do wyznaczonego celu. Twoje światła, twoje bezpieczeństwo. To policyjna akcja mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach podczas jesiennych długich wieczorów i nocy. Bezpłatne sprawdzanie świateł do końca października odbywa się na stacji diagnostycznej przy Komunikacji Miejskiej, a kolejne akcje prowadzone będą w wybranych stacjach w dniach 6 i 20 listopada, listopada oraz 4 grudnia. Podstawowym celem akcji jest podniesienie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego z zagrożeń wynikających z ograniczonej widoczności. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pojazdu pozwalają kierowcy odpowiednio wcześnie dostrzec pieszego, a także inną przeszkodę znajdującą się na drodze. Jeżeli oświetlenie pojazdu jest niesprawne albo uszkodzone, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Sprawne światła mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdem, jak i pozostałych uczestników ruchu, w szczególności pieszych. W Szczecinku światła można sprawdzać i ustawić na stacjach w Pom Eko przy ulicy Pilskiej, Tagor przy ulicy Waryńskiego i Premio Trako przy ulicy Koszalińskiej. Przed nami świąteczny weekend. Mimo pandemii w okolicach cmentarza notuje się zwiększony ruch. Teraz każdy zainteresowany stara się doprowadzić grób bliskiej mu osoby do porządku. Jak zawsze przed 1 listopada na cmentarzu obserwujemy wzmożony ruch. Bliscy zmarłych porządkują groby. W ruch poszły grabie, miotły i ścierki. Członkowie rodzin zmarłych myją pomniki, usuwają liście i śmieci. Każdy stara się, by grób wyglądał jak najlepiej. Po zakończeniu prac porządkowych na grobach pojawiają się wiązanki, kwiaty, płoną znicze. Na drzewach jeszcze sporo liści, więc będzie potrzeba ich usunięcia po raz kolejny. Na przycmentarnych ulicach duży ruch, szybko zapada zmierzch, więc trzeba uważać. Na parkingach tłok, trudno o wolne miejsce. Jak zwykle przed 1 listopada odwiedzamy masowo cmentarze. Porządkujemy groby, sprzątamy nagromadzone śmieci, myjemy nagrobki. Apogeum odwiedzin przypadnie 1 listopada, kiedy na nekropoliach odbywać się będą również nabożeństwa w intencji zmarłych. Hospicjum Świętego Franciszka z Asyżu w tym dniu pamięta również o żywych i organizuje kwestem na rzecz prowadzonej placówki. Każdego roku konto Hospicjum zasila pokaźna kwota pochodząca ze zbiórki, która pomaga w jej funkcjonowaniu. W tym roku kwestarzy spotkamy na cmentarzu w godzinach od 9 do 16. Dosyć duże znaczenie w egzystowaniu naszego hospicjum mają zbiórki, kwesty, które się odbywają 1 listopada, i w tym roku też taka będzie. Tak, wracamy do tych naszych dobrych tradycji i pomimo sytuacji epidemicznej, miło jest nam zaprosić Państwa do udziału w kolejnej um, zbiórce, 1 pierwszolistopadowej na rzecz Szczecineckiego Hospicjum. Tak jak wcześniej powiedziałam, pamiętacie Państwo, w ubiegłym roku w związku z zamknięciem nekropolii tego typu działania nie były możliwe. Cieszymy się, że już w tym roku te akcje możemy zrealizować. Od której godziny i kto będzie zbierał? Tradycyjnie zaczynamy od godziny 9.00. Kwestować kwestarze będą do godziny 16.00 na wszystkich bramach Szczecineckiego cmentarza, Ale także pragnę zwrócić uwagę, że kwestarzy spotkamy na wszystkich nekropoliach, cmentarzach Powiatu Szczecineckiego, zarówno w gminie Szczecinek, Gminie Grzmiąca, Barwice, Białybór, Borne-Sulinowo. Kwestować tradycyjnie będą przedstawiciele różnych organów władzy samorządowej, rządowej, będą posłowie, parlamentarzyści, ale również będą osoby, nazwijmy je, może niefunkcyjne, ponieważ hospicją przecież jest dostępne dla wszystkich. I tutaj w tym roku również taki ukłon, że y, kwestować będą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby, które nie pełnią na co dzień żadnych funkcji publicznych. Jest nam również niezmiernie miło, że chcą brać udział w tej jakże szlachetnej akcji. Część osób będziemy znali, więc wiemy do jakich puszek wrzucać, ale część osób niestety nieznana. Jak zrobić, żeby odróżnić tych prawidłowych od ewentualnych potrzebujących się? No wiemy niestety, że również w szczecinku są osoby, które podszywają się pod różnego rodzaju instytucje, czy też różnego rodzaju akcje charytatywne. Wiemy ostatnio, że taka sytuacja ma miejsce z jedną z placówek, która świadczy usługi rehabilitacyjne, więc chcąc oczywiście uniknąć takiej trudnej sytuacji, uprzedzam Państwa, że. Każdy z kwestarzy będzie posiadał identyfikator. Jest tylko jeden autorski wzór tego identyfikatora. Będzie również na tym identyfikatorze nowy logotyp, który hospicjum um, otrzymało w podarunku. Myślę, że chyba tak śmiało mogę powiedzieć, ponieważ ten logotyp wykonała firma Strzewa bezpłatnie na rzecz hospicjum. I logotyp jest bardzo prosty zawiera w sobie tylko i wyłącznie serce oraz krzyż franciszkański. I oczywiście jest zapisane nasze hasło przewodnie, czyli hospicjum to też życie. Również na takim identyfikatorze będzie nadany numer zbiórki, na rzecz czego prowadzona jest kwesta, no i oczywiście imię i nazwisko kwestującego. Gdyby ktokolwiek z Państwa miał jakiekolwiek wątpliwości, to prosimy o kontakt z danymi podanymi numerami telefonu na Facebooku, czy też w stronie internetowej naszego hospicjum. Jeżeli nie daj Boże, będą takie sytuacje, będziemy próbowali je rozwiewać i oczywiście kwesta, że będą także posiadali specjalnie tymże samym logotypem oznakowane puszki. Zbiórka będzie się odbywała tylko 1 listopada. Tak, zbiórka będzie odbywała się tylko 1 listopada. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami no taki dłuższy weekend. Zarówno i w sobotę, i w niedzielę zapewne będziemy odwiedzać nasze groby. Ale biorąc pod uwagę i pogodę, i sprawy organizacyjne, też nie chcielibyśmy w żaden sposób nadwyrężać osoby, które przecież wolontarystycznie będą wykonywały swoją pracę, aby odrywać ich od ich codziennych obowiązków, a szczególnie w dni wolne od pracy, kiedy mogą. Albo wykonywać swoje inne zaplanowane zajęcia, bądź też po prostu spędzić czas z rodziną. Zaplanowaliśmy, że tak jak miało to miejsce w latach minionych, kwasta będzie miała miejsce tylko i wyłącznie w poniedziałek 1 listopada. Nawet nie miałam na myśli przedłużenia czasu pracy, pracy, właściwie wolnej pracy. Ewentualnie, jeżeli ktoś by nie zdążył, nie udało mu się wpłacić, może to zrobić osobiście. Oczywiście, może to zrobić osobiście. W ubiegłym roku testowaliśmy niestety z uwagi na sytuację epidemiczną te, takie rozwiązanie. Jeżeli ktokolwiek także z Państwa się zdecyduje nie wrzucić datku do puszki, to zapraszamy także na naszą stronę internetową, gdzie jest podany numer konta. Można wpłacić datek za pośrednictwem po prostu przelewu, lub też po prostu przyjechać do hospicjum. Również pomożemy, w jaki sposób można to zrobić, bo zdaję sobie sprawę z tego. Że nie każdy mimo wszystko posiada kompetencje informatyczne, czy też nie każdy biegle posługuje się na przykład swoim kontem internetowym. Niemniej już dziś bardzo serdecznie zarówno i Państwu, jak i wszystkim, którzy będą nas wspierać, którzy będą kwestować um, ukłony także dla młodzieży, która zdecydowała się nam pomagać i odznaczać właśnie nowym logotypem takim symbolicznym kotylionem osoby, które wrzucą datek i my również bardzo serdecznie dziękujemy za tą wolontarystyczną pracę. Rodzice zawodników UKS Akademia Piłkarska Szczecinek zwrócili się do zarządu powiatu szczecineckiego z wnioskiem o sfinansowanie zakupu piłkarskich strojów. Zarząd przychylił się do prośby, a nowe markowe uniformy młodym piłkarzom podczas treningu wręczył wicestarosta Robert Fabisiak. Nowe stroje spodobały się piłkarzom rocznika 2012 do tego stopnia, że po ich przymierzeniu nie chcieli ich zdjąć i za zgodą trenera Doriana Pacałaty kontynuowali w nich trening. W zestaw kompletnego piłkarskiego stroju oprócz koszulek i spodenek marki Adidas weszły również getry. Każda z koszulek jest spersonalizowana, a na jej odwrocie widnieje numer oraz nazwisko zawodnika. Na przodzie zaś nadrukowano piękny herb powiatu Szczecineckiego. Po odebraniu prezentów młodzi piłkarze ustawili się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia z wicestarostą oraz trenerem. Miejmy nadzieję, że w nowych strojach zawodnicy UKS Akademia Piłkarska Szczecinek odniosą jak najwięcej zwycięstw, a w przyszłości, któż wie, może któryś z nich przywdzieje koszulkę z orzełkiem na piersi. Tego życzymy całej drużynie. Tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach dowiemy się, czym zajmowały się służby mundurowe. Następnie obejrzymy archiwizję, a w nich spotkanie z Jerzym Krotkiewiczem, trenerem kajakarstwa. Kolejną pozycją będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia. Muzyka